siłowni, zrobić kulkę samej zanęty podać, wiesz? Tylko, że ona jest tak przymoczona. Nie ma tak dobrze. No? Co ty? Aha! Witam serdecznie, z tej strony Kopka Ireneusz. Jesteśmy dzisiaj na porcie w Nowej Soli. Jesteśmy na zawodach. Jest nas tylko 10 osób, bo jest to zakończenie sezonu. No i co będziemy łowić? Jestem tu pierwszy raz, nie wiem co będziemy łowić. Mam nadzieję, że będą jakieś fajne ryby. Wylosujemy, zjemy i 8:50 nęcenie, 9:00 łowienie do 13:00. Zanim ważymy o 14:00, tu jest zamówiony obiad w tej restauracji, czyli spotkamy się tu, zrobimy jeszcze dekoracje. Po zawodach. Tak, po zawodach i powinniśmy tutaj się wyrobić. Rozmawiałem trochę z miejscowymi. Wczoraj były tu zawody, zrobiono wynik 11 kg. Drugie miejsce było około 9 kg, jakże ryby jest na grubo. No tylko kwestia losowania. Irek! Proszę bardzo. Czemu? To ja 13. 4. 4. Arek! Arek! Dwie paczki dziadka zawodniczego, jedno opakowanie płoci, plus moja domieszka. Do tego mam moją ziemię, będzie to ziemia tak zwana do kubeczka. Do tego mam grzesiową ziemię, tak zwaną kretowiskową. Będziemy robić zanętę, wydaje mi się 3:1, czyli będzie porcja zanęty, porcja ziemi, porcja mojej ziemi. To będzie taki stosunek, mi się wydaje, bardzo dobry, bo jest zimno. My mamy dzisiaj 19 listopad, także ta ryba już jest bardzo wychłodzona i nie wydaje mi się, żeby tak bardzo, bardzo mocno jadła. No, ale mogę się mylić, mam nadzieję, że się będę mylił. Proszę bardzo, mamy tutaj 2 kg. Do tego czystym sumieniem mogę powiedzieć, że to jest 1, 2, 3, 4. Mieszamy to sobie najpierw. Samo robimy z zanętą. Nie mamy trochę tu miejsca, ale zanętę. Proszę bardzo. Zobaczmy jak to będzie wyglądać, jak rozmieszamy. Teraz dodałbym troszeczkę kastera. Sporadycznie. Jokersa mamy cudownego. Ja go już przygotowałem wczoraj. Proszę bardzo. Mi się wydaje, że do pierwszego nęcenia jest nawet za dużo. Marta! Jeden! I to jest, wydaje mi się, na pierwsze nęcenie idealny towar. To zrobimy teraz kuleczki. To na dzień dobry pójdzie do wody. Później zrobimy szybki kubek. Podamy 3-4 takie kulki. Duże ilość. Kubek będzie bardzo bogaty.
do kubka damy faktycznie resztę tego, co mamy towaru. Będzie bardzo dużo, bardzo czerwono od chickensa. Bardzo dużo. Chcę pójść wabank. Albo wejdą mi te okonki jeszcze tutaj, a te okonki są bardzo ładne, mówią, bo to są takie 30, a takie 30 to już troszeczkę ważą. Muszę mieć ryby, które po prostu dadzą mi wagę. Nie chciałbym się bawić z małymi rybami. Muszę zobaczyć, jaka ta ziemia grzesiowa jest. Barwnik. 9. No, zanętę mam sensasa. Niby jest tu trochę tej płoci. To wziąłem grongardos, manifuter. I troszeczkę leszczowy dodałem, bo leszcza jest mniej. Także zobaczymy efekt końcowy. A, to nadepnął akurat. Przygotowałem 2 kg zanęty, 2 paczki ziemi tropowej i tak jak widać, trochę ziemi tropowej podam z jokersem i to na dzisiaj. I to co widać, pakówka i pinka, może kukurydzki trochę i to będzie wszystko na dzisiaj. Mat 7 i spławik 2-gramowy. Spławik z obciążeniem własnym, świecina sygnalizacyjna, jedna dociążająca i to wszystko. Na bacie rozłożone spławik 1,5 grama, takie samo obciążenie. Długi przypon, bo tutaj ryby lubią z dna pobierać, żeby było dla nich bezpiecznie, nie wisiała ta przynęta, nie dyndała tylko na dnie. I to wszystko, taki dzisiaj sekret. Twoja zanęta chleniowa, ta pierwsza, plus konkurencyjne zmieszane z wunderbałem, żeby zaczernić. Zobaczymy, co będzie. Glina wiążąca z jokersem. I to wszystko. Co tu dużo mówić, pogoda kiepska, przygotowanie jak należy. Zobaczymy po zawodach, co tam będzie. Pławiczki 1 gram, 1,5, 2. No i będziemy siedzieć, próbować coś wypracować, jakąś rybę. A co będzie, to się okaże po zawodach. Będzie pewnie dalsza część filmu, to będziemy widzieć. Joker z ziemią i zanęta. Ja jadę jak zawsze, traper, ziemia i robaka. I takie jest moje przygotowanie praktycznie cały sezon. Jedna zanęta i się sprawdza. Powodzenia innym, niech wygra najlepszy. Z swojej strony życzę ci, żeby nasza współpraca między nami była, czy no ja ci życzę, żebym ja ci nie dokuczał, prawda? I żebyś przede wszystkim mówił ryby i przede wszystkim, żebyś dbał o swoje imię. Natomiast do mnie będzie należeć przygotowanie tobie dobrego towaru, zresztą już otrzymałeś go ode mnie. No i niech tak dziadek jest. Zawodniczy w połączeniu z inną zanętą ci po prostu służy. Bardzo to ci ode dziękuję, mnie z całego serca ci życzę. No i otwieraj worek. Dziękuję. Jeżeli to będzie tylko możliwe. Dziękuję. 6. Główna żyłka 0,14, haczyk spławik 2-gramowy, główne obciążenie, dwie maleńkie śrucinki, przypon 0,10 z haczykiem 18 i 20. I takie mam 3 zestawy, wszystkie 3 są praktycznie identyczne. I tyle, nie ma się co rozczulać. Bardzo lekko nie będziemy tu łowić, po prostu jednak bardzo dużo klei, żeby nam w czasie spadania przynęty już one nie brały. Także też zanęta była zrobiona wczoraj,
żeby ją porządnie zgasić, żeby nie ściągała nam tej oklei, chociaż co jest nieuniknione podobno tutaj. Są fajne. Ale płotka. Biegniemy, biegniemy. A zobacz jak złapany. Delikatnie za pyszczek.
Ja no mówiłem, że nie mam dziennicy. To było końce, bo to nie jest dobry. No. Gdzie wolisz, żeby ci nie uciekły? Obojętnie. Trzymaj to. Trzymaj przód. Ja trzymam przód. Ale nawalił tej sieczkarni. Ja byś tu się nie odsuwaj, stój. O kurde, 6 kilo da. Co? O kurde, o kurde. Wszystko? Nie wiem, dlaczego, środkę? Ale okrój piękny. O kurde. Prawie 2910. Trzecie miejsce, Sasi Markadiusz. Jak grubsze ryby masz. Nie się na nie nastawiałem. Powoli, powoli, żeby tego. Powoli, powoli. 5290. Gratuluję, Arek. Brawo. Gratuluję. Płocie przepiękne. Dla takich warto jeździć. Dobra. Damy im żyć.
nęciłem samą konopią i później jak już zobaczyłem, że nie ma uklei, to kulki takie, że jak wrzucałem je z kubka, to się smugę robiły, rozpraszały się od razu podczas lecenia do dna i sama konopia do tego, nie? No i przychodziło, ale odchodziły, coś je zabierało. Może drapieżnik straszył, może nie wiem, tak falami jak przyszły, to 3-4 złapałem i odeszły. Znowu przyszły 3-4 i odeszły, nie? Drugie miejsce. Przybylski Artur. Dwa oko. O, ciekawa to jest. Nie, oko. Oko, zobacz. No. Dwa oko. Ile, 6? 7 ponad. 7. 7,550. Weź tego oko, nie? Dzięki. Artur, dzięki. Dbal. Dziękuję. Proszę. No weź. 7,550. Który to jest? Piękny. Piękny. Tu do Rafała. Jest? Ładny. 7,5. Nawalił. Opa. O, szef! I pierwsze miejsce bezapelacyjnie. Kopka Ireneusz. Utrzymam to? Nie przesadzajcie. Ale odwodzą. Odpłynę się właśnie. Odchodzę. Ale to jak ktoś to zepsuje. Nie, to jest. Asykuruj. A to nas trzymać będzie. Teraz jest lepsze. Czekaj, czeka jeszcze nie? Jeszcze jedna. Piękna. Dobra. Ireczku, słuchaj, gratuluję ci, naprawdę. Jestem taki mokry, że czuję, że w majtkach też jest mokro. Także powiem ci, że ekstrem dzisiaj, straszny. Ryby to widziałeś jakie, ale były. I to jest najpiękniejsze. O szlak. Jest co trzymać tu. No, prawie dycha. Kurde. Dziewięć 310. Także dziękuję. Gościnność nasza nie jest na granie. Bardzo dziękuję, moi drodzy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Momencik. Dziękuję. Uśmiechnij się, nie? Uśmiechnij się. Może wszyscy, to proszę. Ale pięknie. Na co? Dobra, bo to panowie, czas. Mi tak naprawdę parasol w wędkowaniu przeszkadza. I nauczyłem się, że jak zmoknę, to zmoknę. Jestem takim człowiekiem, że lubię te extreme i trzeba być twardym na zawodach. Nie ma, zmiłuj się. Trzeba być do końca twardym. Grzesiu, wydaje mi się, że swoje zrobiliśmy. Zobaczymy tylko teraz, czy ktoś nas wyprzedził, czy nie. Powiem jedno, zanęta nasza działa. Dziadek zawodniczy jest przyszłością przyszłego sezonu. Zobaczycie. To jest naprawdę zanęta, która robi robotę nam. Ale trzeba powiedzieć jedno. W korelacji z dobrym wędkarzem, z kucharzem, tak? Który... No, który przede wszystkim wie, jak to zrobić, to potrafi dać wynik. Tak, wyobraźcie sobie, że teraz, zobaczcie, jaka się zrobiła pogoda. Jakby tak było od samego początku, to nie mielibyśmy takich rąk. Zmieniłbym haczyki, moje haczyki już były tak tępe, że spuszczałem ryby. Może bym mi zrobił ponad 10 kg dzisiaj. No ale niestety, zobaczcie moje ręce.
było bez czucia. Dobrze. Na razie bardzo dziękuję. Nachyl się. Puchary w górę. Tak. Jest moc. Ledwo go ciebie tutaj powrócił. Chodź. Chodź na fałdonach. Brawa. Moim zdaniem no ryba była, ale trzeba było sięgnąć tą większą. Ja miałem akurat drobniejszą, ale była praktycznie cały czas. No Irek jakoś mu się udało większą tą rybę, grubszą, te kluski ściągnąć do siebie. Myślę, że dał dobrą ilość robaków i przez to je przetrzymał. To znaczy może nie przez robaki. Ja miałem znowuż bardzo dużo zaczepów na dnie i nie mogłem łowić na samutkim dnie, bo widziałeś, zostawiłem zestaw jeden, drugi No ja też łapałem wyżej. Ja znaczy, nad dnem też, tak? I dopiero gdy zrobiłem około 5-6 cm nad dnem i zacząłem łowić na dwa robaki, zacząłem łowić ryby. Na jeden nie było ryb, na trzy nie było ryb. A nie, no to ja od razu wyczułem, że na dwa robaki trzeba łapać, tylko że na drobne. Ciebie. No. Ja wszystko złowiłem na trzy grube i pinkę. No proszę. Grubo. Tak... Czyli grubo. Tak. Na grubo. Selekcyjnie. Nie. Dziękujemy, Gregorzu. Marzyłem o tym. Ja się zgodzimy.